Zadanie dotyczące obliczenia natężenia prądu stałego z uwzględnieniem termicznych skutków przepływu prądu. I tak w naszym zadaniu mam podane, że w szczelnej kuwecie, doskonale izolowanej termicznie, zawierającej 2 dziesięciotysięczne kilograma helu, umieszczono obwód elektryczny prądu stałego o rezystancji zastępczej RZ równej 500 ohmów. Przy temperaturze początkowej helu 295 stopni Kelwina włączono prąd elektryczny przez 1/10 sekundy, w wyniku czego temperatura helu wzrosła o 1/10 stopnia Kelwina. I teraz w naszym zadaniu co mamy wykonać? Otóż mamy następujące polecenie: oblicz natężenie prądu w układzie, zakładając, że całe ciepło powstałe w wyniku przepływu prądu zostało przekazane do helu. No i przy takich tutaj już danych możemy tutaj przystąpić do rozwiązania. A więc tak, wiemy, że energia, jaką uzyskał hel, no to jest taki ogólny wzór, jest równa iloczynowi masy. I tutaj jeszcze występuje jako czynnik tutaj w tym równaniu CV, to jest ciepło właściwe przy stałej objętości, bo wiemy, że ta kuweta jest szczelna. No i tutaj jeszcze musimy uwzględnić różnicę temperatur. No, w naszym zadaniu to jest 1 stopień. No i teraz mamy tutaj wszystkie dane, więc możemy podstawić przy tym współczynniku tutaj CV dobranym z tablic. A więc energia się równa. Masa helu wynosi 2 dziesięciotysięczne kilograma. To CV dobieramy z tablic, odczytujemy z tablic i ono wynosi 3170. To jest w dżulach na kilogram razy Kelvin. No i jeszcze tutaj pozostaje ta różnica temperatur, no to jest u nas 1. No jeszcze sprawdźmy wymiar. Tutaj 2 dziesięciotysięczne, no to jest w kilogramach. Tu ciepło właściwe helu przy stałej objętości, zresztą to jest w dżulach na kilogram razy Kelvin. No i jeszcze mamy tutaj różnice temperatur też w kelwinach. No, kelwiny tutaj się uproszczą, kilogramy również, a więc pozostają dżule. Czyli tą energię tutaj obliczymy w dżulach. No, tutaj z tego rachunku odczytujemy, że jest to 634 tysięczne dżula. No, ale teraz wiemy, że taką energię uzyskał hel, ale w wyniku przepływu prądu, więc praca prądu elektrycznego, to jest taki ogólny wzór, to jest I kwadrat RT, gdzie mamy natężenie prądu do kwadratu, R to jest rezystancja i T to jest czas przepływu prądu. No ale w naszym przypadku no, praca ta prądu, więc to jest energia, ta, którą uzyskał hel, jest
nagromadzony zasób tej energii, to jest ta cała praca. E równa się W. Czyli ta wartość, o, to jest tu przez nas obliczona, ta energia. No, one są równoważne. Czyli możemy już tutaj dalej, można napisać E, można napisać W. W każdym razie bym tu napisał tak, jak było poprzednio. Ta energia, którą uzyskał Hel, ona jest równa o tej wartości. Ona pochodzi od pracy tego prądu, który przepłynął. Czyli równa się I kwadrat. R tutaj to jest ta nasza rezystancja zastępcza. Dam tutaj z tym indeksem Z. No i te czas przepływu. No i tutaj te wszystkie mamy już wartości, więc samo I kwadrat, to proste przekształcenie, to jest równe E przez RZ razy T. A tu można nawet od razu tutaj podstawić te wartości, bo energię obliczyliśmy, to jest 634 tysięczne joule. Rezystancję zastępczą mamy podaną w zadaniu, to jest 500 ohmów. Czas przepływu też mamy, 1/10 sekundy. I to jest prąd, to jest w amperach do kwadratu. A to jest taka tutaj wartość. To będzie w ten sposób. Ale i tak tutaj to będzie z przybliżeniem, potem wynik podany, to jest w amperach do kwadratu. No, ale my mamy policzyć natężenie, a nie natężenie do kwadratu, czyli no, pierwiastek arytmetyczny oczywiście z tego, czyli I, no może tak jeszcze na razie, jeszcze przybliżeniu to jest, niech to będzie tutaj z taką dokładnością, to jest ciągle jeszcze w amperach, czyli 1126 ampera, no, ale bardzo często w takich sytuacjach podajemy wynik w miliamperach, czyli to trzeba pomnożyć przez 1000, to będzie 112,6 miliamperów. A gdyby to zaokrąglić wtedy do całych miliamperów, to zamiast 112,6 można napisać, że po prostu 113 miliamperów. Czyli I równa się 113 miliamperów. I to już jest ostateczny wynik do naszego